Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport o stanie świata. 13 dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Trwa bombardowanie ukraińskich miast. Ostatniej nocy rosyjskie bomby i rakiety spadały m.in. na Sumy i Ochtyrkę. Według ONZ 2 miliony osób ucieka w tej chwili z Ukrainy. Ukraina odrzuciła propozycję utworzenia korytarzy humanitarnych, które miałyby prowadzić do Rosji i Białorusi. Wcześniej Rosjanie bombardowali korytarze ustanowione dla ewakuacji ludności. Źródła ukraińskie podają, że w trakcie walk pod Charkowem zginął rosyjski generał Witalij Gerasimow. Do tej pory 12 tysięcy żołnierzy rosyjskich zostało zabitych, rannych i wziętych do niewoli. Tak twierdzą źródła ukraińskie. Amerykanie podają, że zginęło od 2 do 4 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Dziś w Izbie Gmin wystąpi prezydent Zełenski. Stany Zjednoczone rozważają możliwość wprowadzenia sankcji na rosyjską ropę i gaz. W Unii Europejskiej nie ma jednomyślności co do takiej decyzji. W programie porozmawiamy o postawie Wielkiej Brytanii oraz Węgier wobec wojny. O tym w raporcie o stanie świata 8 marca 2022 roku. Dziś także powiemy, kto wygrał naszą aukcję. Przypomnę, że 6 marca wylicytowaliśmy moją statuetkę, nagrodę dla dziennikarza roku 2020 za bardzo wysoką sumę 25 tysięcy i 100 zł. Powiemy, kto wygrał i na co zostaną przeznaczone pieniądze. Raport o stanie świata wkracza w swój trzeci rok życia jako podcast. Dziękuję wszystkim Państwu za obecność podczas naszego niedzielnego koncertu. Dziękuję za życzenia, za wsparcie, za dobre słowo. Dziękuję Ksenii i Artiemowi z zespołu Navi Band, który stworzył piękną atmosferę w promie kultury. Koncert jest ciągle dostępny w wersji wideo na moim profilu YouTube, w wersji audio na naszej stronie Raport o stanie świata oraz na innych platformach podcastowych i oczywiście w tych miejscach zostanie na zawsze, przynajmniej wdającej się przewidzieć przyszłości. Jeszcze raz z serca dziękuję wszystkim, którzy nas wspierali przez te 2 lata i którzy ciągle są z nami. Przypominam, że jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów raportu, najłatwiej to zrobić za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Wystarczy wejść na mój profil. Adrian Bąki, Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura. Zaczynamy. 13 dzień agresji Rosji na Ukrainę. Rozmawiamy w raporcie o stanie świata. Moim pierwszym gościem jest Paweł Pieniążek, reporter Tygodnika Powszechnego, który jest w Kijowie. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. Jak rozumiem, w Kijowie jesteś od niedawna, bo jeździłeś po okolicy. Opowiedz, jak wygląda zwłaszcza ta tak zwana ewakuacja, w niektórych miejscach prawdziwa, w niektórych tak zwana. Tutaj ewakuacja przede wszystkim dotyczy tych najbardziej niebezpiecznych miejsc obecnie, gdzie trwają walki. Jest to miasto Irpień, które znajduje się na północny zachód od Kijowa, dlatego że ono jest, jak wczoraj powiedział mer tego miasta, w 70% kontrolowane przez ukraińskie wojska. 30 już zajęli Rosjanie. No i sytuacja jest tam od iluś dni już bardzo trudna. Trwają walki, są zniszczenia wewnątrz miasta, jest chyba dosyć duża, chociaż nie mam tu dokładnych danych, liczba ofiar cywilnych i cały czas trwały tam starcia. Więc jeszcze jak pierwszy raz przyjechałem do Irpienia, to z miasta odbywała się ewakuacja na trzy różne drogi. To znaczy jedna to była po prostu otwarta droga. Obecnie jest ona już niemożliwa do przejechania lub bardzo trudna, dlatego że trzeba przejechać przez trasę na Żytomierz, która jest regularnie ostrzeliwana. Czasami tam bezpośrednio dochodzi do walk, więc jest po prostu duża szansa, że się przez tą drogę nie przejedzie. Drugą trasą były pociągi, ale tory zostały ostrzelane i też już jest to niemożliwe, by ewakuować z użyciem pociągów. Więc została ostatnia trasa, która jest najtrudniejsza do pokonania, szczególnie jeżeli jest się osobą starszą. Mianowicie przez przeprawę pod wysadzonym mostem. Most został wysadzony przez ukraińskie wojska jeszcze na początku tej odsłony wojny rozpoczętej 24 lutego. Zrobili to w celu, by w razie czego Rosjanie nie mogli tak łatwo dostać się do Kijowa i wstrzymać po prostu ofensywę. To jeden z wielu mostów, który został wysadzony. A pod mostem zrobiono przeprawę, taką bardzo
improwizowaną. Najpierw to były w ogóle dwie połączone ze sobą rury, po których trzeba było przejść i trzymać się barierki, i to przez rzekę, która jest dosyć rwąca, więc to jest dosyć trudne. Teraz ją trochę rozbudowali i są to różne deski, po których się przechodzi, ale wciąż nie należy to do bezpiecznych, no, szczególnie jak na przykład ma się 80 lat, to jest częstym przykładem tam, czy tam 70 parę i ma się problemy po prostu z poruszaniem. Jest się osobą niepełnosprawnościami różnymi. Widziałem tam ludzi, którzy nie mogą chodzić i byli przenoszeni, czasami z całymi wózkami, czasami na plecach przez policję ukraińską, która tam stoi. Więc wygląda to bardzo dramatycznie i jak byłem tam na miejscu, to na pewno pod mostem stało kilkaset osób, więc myślę, że w ciągu dnia w ten sposób wyszło tam może do 1000 osób, może trochę więcej, trudno to oszacować. Rozumiem, że oni muszą się przeprawiać w ten sposób, ponieważ ta droga, która była w miarę prosta, jest ostrzeliwana w tej chwili przez Rosjan, tak? Tak, no i częściowo tam jest niejasne, czy ona została już zajęta częściowo przez Rosjan, czy nie. No jest tam po prostu bardzo niebezpiecznie i po prostu przez tą drogę albo nie przepuszczają, albo się już nie da przejechać, bo tydzień tam, mniej niż tydzień temu, ja jeszcze tam tą drogą jechałem i było to w miarę spokojna droga, chociaż na przykład jak raz wjechałem do Irpienia, to tuż po tym rosyjskie czołgi wjechały na tą drogę i musiało minąć kilka godzin walk, żeby ukraińscy żołnierze znowu zrobili tę drogę drożną, więc ona od samego początku była taka bardzo, już ilość dni jest taka bardzo niebezpieczna. Teraz jej po prostu nie ma, więc został tylko ten wysadzony w powietrze most. Stamtąd są ludzie z Irpienia ewakuowani w głąb Kijowa, część jest przewożona bezpośrednio na dworzec kolejowy i stamtąd mogą się udać dalej, na przykład na zachodnią czy do południowej Ukrainy. Bo koleje cały czas działają, tak? Koleje wywożą ludzi z Kijowa. Większość kierunków działa. Oczywiście trudniej jest na wschodzie i południu, ale wciąż na przykład jeżdżą pociągi do Charkowa, ale przede wszystkim one kursują jednak na zachód i głównie kierunkiem tutaj jest Lwów. Byłeś jeszcze w innej okolicy? Opowiedz. Byłem jeszcze wyżej, na północ od Kijowa. Tam jest spokojnie, w sensie nie trwają obecnie walki, chociaż zdarzały się sporadyczne ostrzały. Rosjanie tam już doszli bezpośrednio do rzeki Irpin właśnie. Rzeka rozdziela tak naprawdę front, znaczy rzeka jest frontem. I z okolicznych miejscowości od 3 dni są wywożeni ludzie. Jak byłem do takiej miejscowości, która już była najbliżej frontu, to w zasadzie na ulicach nie było tam praktycznie nikogo. W innych miejscowościach widać było regularnie kolumny pojazdów, gdzie były cywilne, gdzie były po prostu obklejone napisami ewakuacja lub dzieci, ewentualnie z jakimś tam czerwonym krzyżem. Tam sytuacja, mówię, jest spokojna, ale też odczuwalne jest to napięcie i czuć, że te walki coraz bardziej zbliżają się do Kijowa, no bo wszystkie te okolice są ewakuowane, ludzie cofają się w głąb, coraz głośniej też słychać artylerię, głównie wystrzały ukraińskie z Kijowa, na przykład ode mnie z domu, to w ciągu kilku dni czuję, że te walki są dużo bliżej. Co to znaczy, że po prostu ukraińskie pozycje się trochę cofają. Co też oznacza, że Kijów wkrótce może stać się pierwszą linią obrony, ale myślę, że to nie wydarzy się jeszcze w najbliższych dniach, że to na to przyjdzie trochę poczekać, bo ten opór ukraiński jest bardzo, bardzo mocny, właśnie szczególnie na tym kierunku kijowskim, bo zdają sobie sprawę z tego, że stolica jest kluczowym celem dla ich obrony, a z drugiej strony dla Rosjan do ataku. Te doniesienia medialne oraz doniesienia wywiadu potwierdzają, że ten konwój, który ma chyba stanowić tą szpicę uderzeniową, te siły, które mają wejść do Kijowa i opanować miasto, on ciągle stoi. Jak rozumiem, miasto przygotowuje się do ataku, ale jak wspomniałeś, również przyjmuje uchodźców, tak? To są operacje, które toczą się równocześnie. Tak, to prawda, dlatego że sytuacja w Kijowie nie jest dramatyczna, jest trudna, ale nie jest dramatyczna zdecydowanie. Rozumiem, że nie ma braków w dostawie, nie wiem, prądu, żywności, wody. Nie. Nie, wszystko to jest, tutaj jest dostęp do prądu, do gazu, do wody. W sklepach, chociaż jest ich mało, wciąż są dostępne produkty, wciąż są przywożone, więc oczywiście są braki i nie można w ogóle mówić o sytuacji porównywalnej z tym, co było przed 24 lutego, czyli przed tą rozpoczęciem inwazji rosyjskiej.
Ale jest, są te rzeczy. Jest, została opublikowana ostatnio przez władze Kijowa mapa sklepów i aptek, które wciąż są otwarte i gdzie można znaleźć te wszystkie rzeczy. Pytanie oczywiście, jak to będzie wyglądało w momencie, kiedy rzeczywiście drogi staną się mniej bezpieczne. Bo głównie teraz można wyjechać z Kijowa na południe, to jest południowy zachód, południowy wschód. Ale no w momencie, kiedy to się stanie problematyczne, wtedy dostawy, zapasy no mogą już nie być tak łatwo dostępne. Ale w obecnej sytuacji wszystko jest w miarę dobrze, ile w takiej sytuacji można mówić o czymś, że jest dobrze. Mówiłeś, że 30% mniej więcej Irpienia jest zajęte przez Rosjan. Czy my wiemy, jaka sytuacja jest na tych obszarach zajętych przez Rosjan? Też widzimy na filmach, no to są powiedzmy anegdotyczne historie, takie historie, które zostają sfilmowane, prawda, że są jakieś wystąpienia Ukraińców przeciwko uzbrojonym Rosjanom. Akurat w Irpieniu takie rzeczy się dzieją. Wiemy, jak zachowują się Rosjanie na terenach, które już zaczęli okupować? Wiemy o tym bardzo mało. Wiemy, no to i to są jakieś takie rzeczy trochę anegdotyczne, trochę plotki, więc trudno tutaj potwierdzić. No jak ja na przykład rozmawiałem dzisiaj z ludźmi z Irpienia, no to oni mówią, że na tych terytoriach zajętych ludziom zabiera się telefony. I rzeczywiście takie docierają z różnych źródeł takie informacje, żeby nie mogli informować, no żeby nie mogli właśnie robić, nagrywać tych filmów, nie mogli robić zdjęć, nie mogli też informować o tym, co się dzieje. Dlatego, żeby po prostu nie było widać ofiar cywilnych, nie widać było przemieszczania się ich sprzętu wojskowego, więc bardzo mało tak naprawdę informacji dociera do nas z tych terytoriów. No, pojawiały się jakieś tam informacje z południa, że na przykład Rosjanie dawali jakąś tam pomoc humanitarną, ale też tak ludzie się do niej sceptycznie odnosili. Były informacje o tym, że na przykład już są, i to też mi mówiono w Irpieniu dzisiaj, znaczy ludzie, którzy wyjechali z Irpienia, mówili mi dzisiaj, że odłączono wszystkie kanały ukraińskie, telewizyjne i radiowe, a puścili rosyjskie. Więc to też się mówiono o tym właśnie w kontekście tych terytoriów zajętych na południu. Więc to też są znowu podobne rzeczy, które się działy na Ukrainie w 2014 roku, gdy wybuchła wojna na Donbasie, bo wtedy też bardzo często jedną z pierwszych działań było na przykład odłączanie ukraińskiej telewizji puszczanie właśnie własnych rozgłośni telewizyjnych, znaczy rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych. Prezydent Zełenski, jego otoczenie znajduje się w Kijowie. Zełenski praktycznie codziennie informuje o tym, że jest na miejscu, że nie zamierza się ewakuować. Jak rozumiem, to też służy takiej kontrofensywie przeciwko dezinformacji rosyjskiej, która co jakiś czas właśnie mówi, że podpisał akt kapitulacji albo chce wyjechać z miasta. Gdzie on się znajduje? Jak wygląda jego otoczenie? Czy możesz coś na ten temat powiedzieć? Tak, rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, no to pod tym względem na pewno nie można mu nic zarzucić, bo rzeczywiście odpowiada na wszystkie te informacje, które się pojawiają niemal natychmiastowo. Filmy są nagrywane, w sensie te filmiki są nagrywane z administracji, znaczy z biura prezydenta, który się znajduje w centrum miasta. I też jak rozmawiałem z ludźmi z jego otoczenia, no to mówili mi rzeczywiście, że prezydent tam się znajduje, że ma po prostu zapewnione warunki, żeby było bezpiecznie, niezależnie od sytuacji, że ma tam różne plany, ale ogólnie prezydent jest tam, więc to bardzo podbudowuje ludzi i podnosi na duchu, kiedy wiesz, że władza nie uciekła, kiedy wiesz, że po prostu nie zostałeś sam w mieście, sam na pastwę losu, no bo też jeżeli rzeczywiście ci wszyscy najważniejsi politycy w kraju znajdują się w Kijowie, to też pokazuje, że no nie zamierzał go oddać, więc to po prostu tworzy jakoś takie bardzo duże moralne wsparcie dla ludzi. I ilość osób, które nie wyjechały, no to właśnie zdecydowały między innymi dlatego, że władze wciąż są w Kijowie i deklarują, że będą bronić Kijowa i zrobią wszystko, żeby był on bezpieczny. No my widzimy te sondaże, oczywiście ich wiarygodność jest taka, jaka może być w okresie wojny, ale wynika z nich, że zdecydowana większość Ukraińców nie tylko chce się bronić, ale wierzy, że wygra tę wojnę z Rosją. To takie budujące poczucie, to poczucie, że cokolwiek by się nie działo, to my jesteśmy gotowi bronić miasta, to się czuje w Kijowie? Tak, jak najbardziej. W sensie nie spotkałem jeszcze do tej pory ludzi, którzy powiedzieli, że a, przegrają, b, no na pewno Kijów zostanie zajęty. Jest takie poczucie, że
że po prostu to się uda. Może ono jest bardzo optymistyczne, może nawet czasami nazbyt, ale rzeczywiście bardzo czuć ten duch takiej obrony i gotowości do walki za wszelką cenę. I no właśnie to te filmiki, o których te zapisy wideo, o których wspominałeś z innych miast, które są zajęte przez Rosjan, też pokazuje, że no ludzie są gotowi na bardzo wiele, no bo jednak wychodzić nieuzbrojonym przeciwko żołnierzom, którzy zajęli twoje miasto czy tam miejscowość i protestować, mimo tego, że oni strzelają w powietrze, krzyczenie im, że są okupantami, to pokazuje też gigantyczną determinację. Dzieje się to w miejscowościach na południu, właśnie na wschodzie, nawet w obwodzie ługańskim, który często jest utożsamiany z jakimś takim miejscem, gdzie Rosja ma ogromne poparcie, a nawet tam wychodzili ludzie przeciwko Rosjanom, przeciwko rosyjskiej armii. Więc no, ten opór też taki społeczny jest gigantyczny. No i to też właśnie to pokazuje determinację. To pokazuje, że ludzie są gotowi podjąć ogromne ryzyko, żeby uchować to, co mają. Jeszcze taka jedna uwaga i prośba o twój komentarz, no bo też widzimy możliwości, jakie mają Ukraińcy samoorganizacji w schronach, w różnych miejscach, w których się kryją. Tam są organizowane koncerty, jakieś grupy pomocy, występuje, nie wiem, był taki film z klaunem i tak dalej, i tak dalej. To jest, jak rozumiem, próba zachowania takiej namiastki życia w sytuacji, w której właśnie o tego typu gesty jest bardzo trudno. Tak, oczywiście. I to też nie są, to są nie tylko takie rzeczy, bo na przykład pojawiają się sporadycznie, co prawda, ale działają kawiarnie. Działają jakieś tam różne lokale właśnie, czy tam małe restauracje, knajpy, które chociaż w ograniczonym stopniu, ograniczonych możliwościach serwują ludziom no właśnie czy ciepłą kawę świeżą, czy jakieś tam ciastka, czy nawet jakiś posiłek. Czasami robią to za darmo, czasami za pieniądze. Więc to jest wszystko takie, co to jest próba kontynuowania życia, w sensie próba powiedzenia tego, wciąż jesteśmy tutaj, wciąż dajemy radę i wciąż toczy się nasze życie. To jest próba jakiegoś niepoddawania się temu, co wojna właśnie chce zrobić z tym naszym, znaczy z tych ich życiem, które mieli dotychczas. Próba jakiegoś takiego no, nadania temu kolorów, nadania, no, nie dania się złamania, podniesienie morali. To jest bardzo częsty proces, który się dzieje w różnych podczas różnych konfliktów zbrojnych, że ludzie po prostu starają się przetrwać to wszystko, nie chcą sobie dać narzucić tej wojennej rzeczywistości do końca, więc nawet czasami sporadycznie się zdarzają biegacze, którzy biegają tutaj po ulicach, zdarzają się ludzie, którzy po prostu jeżdżą na rowerach i nie wydaje się, żeby jechali w jakimś kierunku takim bardzo konkretnym, tylko po prostu wyszli się przejechać na krótką przejażdżkę, więc wiele jest jakichś takich rzeczy. No Kijów to też jest bardzo dynamiczne miasto, i zawsze takie było, tutaj był taki bardzo silny duch, ludzie ciągle chcieli coś robić i to się daje czuć nawet w tych warunkach wojennych. Bardzo ci dziękuję. Paweł Pieniążek, reporter Tygodnika Powszechnego, który jest w Kijowie, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję ci bardzo, bądź bezpieczny. Dziękuję do bardzo. Usłyszenia. Dziękuję, do widzenia, dziękuję. Premier Viktor Orban zakazał transportu broni na Ukrainę przez terytorium Węgier. Zgodził się tylko na transport pomocy humanitarnej. Wcześniej Węgry poparły sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji. Jednocześnie w swojej retoryce premier Orban zdecydowanie dystansuje się od negatywnej oceny Rosjan w tej wojnie. Powiedział też, że celem Polski jest przesunięcie granic NATO jak najdalej na wschód i że Rosja musi być otoczona neutralną strefą, by czuć się bezpiecznie. I właśnie o postawie Węgier wobec wojny wywołanej przez Rosję Ukrainie porozmawiamy w tej chwili. Jest z nami dr Dominik Hej z Instytutu Europy Środkowej, również założyciel serwisu .hu. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. Orban ponownie gra na dwa fronty. Znamy jego umiejętności balansowania między Unią a Wschodem, tylko teraz mamy sytuację znacząco inną. Co on chce osiągnąć? To prawda, dużo wątków w samym wprowadzeniu się już pojawiło, to żeby jakby podprowadzając temat, węgierskie władze mówią obecnie o dwóch ofiarach
jeżeli mówimy o kontekście wojny w Ukrainie. Pierwszą, o której mówił minister spraw zagranicznych Peter Szijjártó, to Sberbank i to jest ofiara brukselskich sankcji, koniec cytatu. A o drugiej od wczoraj wicepremier, minister finansów Michał Varga mówi, że ofiarą jest Foreign, który bardzo stracił, pobił historyczny rekord swojego dołka do waluty euro. Obecny stosunek, podejście węgierskich władz do Rosji, rozmawialiśmy o nim wielokrotnie, jest kłopotliwe chwilowo, natomiast dlatego, że cały świat, tak to nazwijmy, europejski jednak w sposób wyraźny wstawił się za Ukrainą, jest po jej stronie, przygotowuje pomoc i tak dalej. Natomiast Węgry tu się mocno dystansują. Dystansują się, jak powiedział Viktor Orban ostatnio, po wojnie trzeba będzie z Rosją też umieć rozmawiać. No i przede wszystkim cały czas słuchamy na Węgrzech o dwóch rzeczach, że pomoc dotycząca dostaw broni czy jej transportu przez terytorium Węgier doprowadziłaby do zagrożenia nie tylko Węgier jako Węgry, ale też obwodu zakarpackiego w Ukrainie, że wystawiłaby go na cel, dlatego że wróg chciałby zniszczyć szlaki dostaw. A z drugiej strony słyszymy o tym, że Węgrzy nie mogą płacić kar za wojnę, ceny za wojnę, za sankcje, tutaj głównie w wymiarze energetyki. W związku z tym faktycznie też pojawił się ten wywiad przytoczony o tych strefach wpływu polskich, w którym tłumaczy się już w pierwszym wersie, to jest dla tygodnika Mandiner, że Rosja chciała uzyskać gwarancję bezpieczeństwa, czyli neutralności ze strony Ukrainy, chciała dostać gwarancję od NATO, że nie rozszerzy się na wschód, ponieważ gwarancji nie dostała, no to wybrała drogę wojny. No i ostatnio w jaki sposób się w tym samym wywiadzie mówi o Ukrainie, gdzie mowa jest o przytoczonym przez ciebie terenie, które ma oddzielić Ukrainę, przepraszam, które ma oddzielić Rosję od Węgier i premier Węgier co mówi? To terytorium nazywa się dzisiaj Ukraina. Co jeszcze bardziej w kontekście tej wojny, tego co Rosjanie robią Ukraińcom, brzmi jeszcze bardziej niepokojąco, szczególnie wtedy, kiedy mówi to przywódca kraju europejskiego. Powiedziałeś, że ta wojna ma dwie ofiary, naprawdę nie wspomina o ofiarach na Ukrainie, o ludności cywilnej, która ginie? Nie. Nie ma mowy o tym? To znaczy, mówiąc wprost, naprawdę, i nie ma o tym zbyt wiele mowy, nie ma specjalnych programów informacyjnych, z których Węgrzy mogliby się dowiedzieć o tym, co się dzieje w Ukrainie, nie ma łączeń na przykład z osobami, które mieszkają w Ukrainie. Rozumiem, że nie są to łączenia jak w Polsce ze względu na różnice językowe, natomiast nie ma na przykład łączeń z Węgrami w Zakarpaciu. Co ciekawe, chociaż władze Węgier mówią o tym, że pomagają wszystkim w sposób równy, wszystkim Ukraińcom, to jednocześnie politycy Fideszu jeżdżą pomagać na Zakarpacie. Program rządu pomocy Ukraińcom nazywa się Most Zakarpacki, czyli jakby podświadomie, podprogowo, tak to nazwijmy, jednak rozróżnia się Ukraińców. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakkolwiek rasistowsko albo krzywdząco, ale jednak rozróżnia się w jakiś sposób Ukraińców naszych, czyli Węgrów, no i wszystkich innych, chociaż szef MSZ-u twierdzi, że tych innych, tych wszystkich Ukraińców jest więcej aniżeli tych, którzy z Zakarpacia na Węgry dotarli. Właściwie odpowiedziałeś na to pytanie, które chciałem ci zadać, to znaczy na ile ta ideologia wielkich Węgier i również obecność Węgrów na Zakarpaciu ma znaczenie w tej sytuacji, która w tej chwili ma miejsce. Ma, to znaczy pojawiały się, nazwijmy to, przerażające gdzieś dyskusje w przestrzeni mniej publicznej dotyczącej tego, czy to nie jest moment, w którym Węgry wykorzystają sytuację. Tego nie ma, natomiast faktycznie były takie komunikaty oficjalne węgierskich władz dotyczących tego, że węgierskie wojsko będzie podejmowało akcje humanitarne. Potem było to doprecyzowane, że chodzi o akcje oczywiście pomocy na Węgrzech. Stawianie oczywiście tezy dotyczącej wkroczenia wojsk na Zakarpacie, mówiąc o rzeczy jasno, pozostaje w fazie szczęśliwie political fiction i oby zawsze tak było. Natomiast faktycznie to rozróżnienie, tudzież podkreślanie właśnie tego, że te szlaki dotyczące Węgier, tudzież obwodu zakarpackiego będą szczególnie narażone, że ktoś zginie od tej broni. A pamiętajmy, że jedna osoba oficjalnie już zginęła i to w pierwszych dniach wojny. 29-letni Sándor Kiss, który służył w marynarce wojennej ukraińskiej. W związku z tym jakby ofiara węgierska z Zakarpacia już jest, ale to
nie zmieniło retoryki. To znaczy tu główna oś sporu przebiega po prostu przed wyborami, które są 3 kwietnia, w związku z tym, że kandydat opozycji dzień przed wojną, no o czym oczywiście nie wiedział, ale powiedział, że jeśli NATO wyśle do Ukrainy broń bądź wojska, to Węgry jako państwo członkowskie powinno też to zrobić. No i to jest ta retoryka, w której natychmiast przyszło odpowiedź, dementi, że absolutnie żadnych takich działań nie będzie. No i ostatecznie skończyło się właśnie na wpisaniu tego do rozporządzenia rządu, że jest zakaz transportu broni jakiejkolwiek na terytorium Ukrainy. Ja rozumiem, że Orban nie stawia się w przeciwieństwie do, nie wiem, do takich polityków jak Macron na przykład, czy Scholz. Nie stawia się w gronie tych polityków, którzy chcą moderować, którzy chcą negocjować między Rosjanami i Ukraińcami, tylko stawia się po prostu po stronie rosyjskiej. To znaczy on utrzymuje cały czas kontakty dyplomatyczne z Rosjanami, rozmawia cały czas, przedstawiciele rządu węgierskiego rozmawiają z Rosjanami, tak jakby nic się nie stało. Odwołano wizytę ministra zdrowia, który miał przemawiać na Radzie Ambasadorów w pierwszym tygodniu wojny, miał przybyć. Jakie są, nazwijmy to, nieoficjalne kontakty, trudno jest mi powiedzieć. Faktem jest, że Węgry na przykład nie wydaliły do dzisiaj Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego, który się przeprowadził do Budapesztu, bodaj z Sankt Petersburgu przed kilkoma laty. Minister Szijjártó mówi, że przecież nie ma go na liście sankcyjnym, więc dlaczego miano by cokolwiek w tym kierunku robić. Co do tezy dotyczącej tego, że nie chce mediować, no pamiętajmy, że 1 lutego Viktor Orban poleciał do Moskwy i on tam stwierdził, że to była misja pokojowa. I potem mówił o tym jeszcze kilkukrotnie, że niestety ta misja pokojowa zawiodła. Potem była propozycja już po Warszawie, żeby rozmowy między Rosją a Ukrainą toczyły się w Budapeszcie, chociaż nazwijmy to wprost, że memorandum budapesztańskie raczej najlepiej się już nie kojarzy. No ale Peter Szijjártó mówił, że Węgry są tu gotowe do prowadzenia szerokiego dialogu na rzecz właśnie tego, żeby budować porozumienie. Takie aspiracje gdzieś są. No, chciałoby się jednak sprawdzić to, kiedy się przez lata mówiło, że jest się mostem łączącym wschód z zachodem. Natomiast szanse na to, żeby to się faktycznie w jakieś działanie przekuło, to znaczy żeby inni pozwolili, mówiąc wprost, to raczej w to nie wierzę. Jaka jest sytuacja z uchodźcami? I tutaj też to jest trochę pytanie o postawę przeciętnych Węgrów. Ty mówisz o tym, że oni nie mają przekazu z Ukrainy takiego jak na przykład w Polsce, no ale Węgry to nie jest Rosja mimo wszystko, jeśli chodzi o media. I każdy sobie może wejść na Facebook czy do internetu, sprawdzić, oglądać serwisy BBC-owskie czy jakiejkolwiek innej wiarygodnej instytucji medialnej. Jakie jest odczucie wśród tej ogólnej opinii publicznej? Czy ona kupuje ten przekaz Orbana? Zdecydowanie kupuje, co widać w badaniach opinii publicznej, gdzie ja zdaję sobie sprawę i to też trzeba podkreślić, że to one są publikowane głównie przez ośrodki sprzyjające władzy, czy to Sazodwyk, czy inny zapąd. W badaniu Sazodwyk pojawiło się, że 47% Węgrów uważa, że winę za wojnę w Ukrainie ponosi w równym stopniu Ukraina i Rosja, a dzisiaj, jeśli dobrze pamiętam, 4/5 Węgrów, albo coś bardzo blisko tego odsetka, popiera to znaczy dosłownie pytanie było, czy według pani, pana w porządku jest, że Węgry kupują dalej gaz w Rosji, no i 4/5 Węgrów ma uważać, że jak najbardziej. To nie jest, chociaż mamy niby dostępność faktycznie do różnego typu mediów, to jednocześnie zdecydowanie przeważający odsetek Węgrów korzysta z tych mediów, które ma na Węgrzech, czyli do tego wielkiego konsorcjum, które sprzyja władzy, o którym kiedyś też mówiliśmy, to jest prawie 80% rynku. W związku z tym odniesień do innych mediów też zbyt wielu nie ma. Zresztą, żeby dorzucić kamyczek do ogródka po stronie opozycyjnej, w głównym przekazie opozycji nie ma masowych protestów, absolutnie w imię ochrony, obrony Ukrainy. Były zwołane głównie przez opozycję, ale na nich też głównie mówiono o Węgrach zakarpackich, a nie o wszystkich Ukraińcach. W związku z tym nie ma solidarności braterskiej, bo nie ma też podobnej tożsamości, pochodzenia z podobnego kręgu kulturowego, żeby w ogóle o tym była mowa. Zresztą pamiętajmy, że od 2014 roku co najmniej Ukraina w węgierskim dyskursie też publicznym, politycznym, była, nazwijmy to, że nazwę stworzy neologizm, depaństwowiona. To znaczy była mowa o tym, że to jest państwo upadłe, że to jest państwo, które nigdy nie wejdzie do Unii Europejskiej i NATO, co było jakby zarzewiem i konfliktu związanym właśnie z węgierską mniejszością w Ukrainie. I przecież na
stycznia minister spraw zagranicznych powiedział, że jeżeli Ukraina nie wycofa się z ustawy o podwójnym obywatelstwie w kształcie, który został przyjęty, to Węgry nie będą w stanie Ukrainy wspierać. A już to był moment, w którym rosyjskie wojska gromadziły się wokół Węgier. W związku z tym mamy tam, jeżeli pytasz o uchodźców, przyjechało 160, jeśli dobrze pamiętam, tysięcy osób. Natomiast są tam organizacje pozarządowe, rządowe, natomiast na pewno nie na taką skalę jak w Polsce, bo jest to absolutny fenomen. I też nie do końca wiadomo, co się z tymi osobami później dzieje. No, słyszymy nawet w Polsce, że gros z nich po prostu ucieka przez Węgry, na przykład do Polski. W związku z tym myślę, że jeszcze takich statystyk do końca nikt nie prowadzi, ale jeżeli przyrównamy jedno z drugim, no to akcja w Polsce jest absolutnie nieporównywalna z niczym innym. Mówiłeś, że Orban ma wybory za pasem na początku kwietnia. Czy do nich dojdzie? Dojść musi. To już bardziej wiarygodne pytanie dotyczące tego, czy wybory się odbędą, było ze względu na to, że do czerwca przedłużony stan zagrożenia z powodu pandemii COVID, w którym nie wolno organizować wyborów ani referendum, ale wystarczyło zmienić rozporządzenie w taki sposób, żeby było to dopuszczalne. W związku z tym wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. 3 kwietnia odbędą się wybory oraz referendum. No i teraz jakby ciężar, przynajmniej retoryczny, gatunkowy tej kampanii zupełnie się zmienił. Czyli Fidesz mówi, że jeśli chcecie mieć rząd, który jest spokojny, który zachowuje, cytuję, strategiczny spokój, o którym ambasador Ukrainy na Węgrzech powiedziała, że strategiczny spokój to jest w grobie, jakby odpowiadając na całą tą narrację Fideszu. Albo mieć rządy, które wyślą naszych chłopców na wojnę, będą przekazywało broń, co doprowadzi do śmierci, no to jakby kwestia nagle stworzyła się zupełnie fundamentalna dotycząca tego, jaka przyszłość Węgier stoi, jaka jest stawka tych najbliższych wyborów. Ale rozumiem, że opozycja w związku z tym, jakie nastroje panują wśród opinii publicznej wobec tej wojny, to też nie może, jeśli chce wygrać te wybory, nie może ustawiać się po stronie Ukrainy i w pełni wspierać działań Unii Europejskiej. Akurat tu się ustawiła w ten sposób. To znaczy, mówiąc o Ukrainie, oczywiście mówi o węgierskich Węgrach, czyli jakby od razu odbija piłkę ewentualnym zarzutom, że oni byliby w stanie poświęcić mniejszość węgierską w imię chronienia całej Ukrainy. Natomiast jednocześnie tam jest, oni podnoszą taką kwestię, że jeśli chcesz być dalej przyjacielem Putina, chcesz być państwem, które jest jakby wypychane poza nawias Unii Europejskiej czy NATO w związku z kolejnymi decyzjami, to musisz zagłosować na opozycję, bo my ci zagwarantujemy pójście zupełnie w inną stronę. Jakby postulaty dotyczące opozycji, dotyczące sprawy wokół Rosji, to po pierwsze wyrzucenia tego Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego, apelu do Petera Siarto, żeby oddał medal od Putina, który medal przyjaźni, który odebrał 30 grudnia w Moskwie z rąk Siergieja Ławrowa, do dzisiaj go nie zwrócił. Tego, żeby wstrzymać inwestycje Paks 2, czyli rozbudowę elektrowni atomowej przez Rosatom, no a także tego komponentu związanego z tym, żeby odebrać paszporty tym osobom, które kupiły złote wizy rezydencyjne, to jest 2300 osób, no ale tutaj też się niespecjalnie zapowiada, żeby cokolwiek się wydarzyło od strony rządu. Jeszcze jeden aspekt. Węgry są w podobnej sytuacji jak Polska, krytykowane za łamanie praworządności w Unii Europejskiej. Polska, jak rozumiemy, próbuje się dogadać z Unią i próbuje ten moment, myślę, że obie strony próbują ten moment wykorzystać, żeby ten kryzys przynajmniej złagodzić, jeśli nie kompletnie rozwiązać. Czy Orban też coś w tym kierunku robi? Niespecjalnie. To znaczy w wywiadzie ostatnim, którym w ogóle było cokolwiek o funduszach unijnych związanych z tym funduszem Next Generation, było o tym, że z niewiadomych powodów tych pieniędzy nie ma, że te pieniądze są potrzebne na poradzenie sobie z uchodźcami. W związku z tym tego komponentu w ogóle nie ma jakby istoty Unii Europejskiej. Też warto jest zwrócić uwagę, nawet kiedy takim papierkiem lakmusowym było to, czy Węgry poprą, czy nie, aspiracje dotyczące członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, no to prezydent Węgier nie podpisał wspólnego apelu dziewiątki bukaresztańskiej, właściwie ósemki, ale nazajutrz minister spraw zagranicznych Węgier powiedział, że Ukraina jest, że członkostwo Ukrainy jest w interesie Węgier. W związku z tym myślę, że tutaj całą noc trwały zabiegi dyplomatyczne w tym terenie, ale nie ma takiej ręki wyciągniętej jakkolwiek w stronę Brukseli. Bardzo dziękuję. Dr Dominik Hej z Instytutu Europy Środkowej, założyciel serwisu .hu, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
13 dzień inwazji Rosji na Ukrainę. W raporcie o stanie świata opowiemy teraz o państwie, które przyjęło trochę inną postawę niż Węgry Viktora Orbana. Zjednoczone Królestwo było do niedawna rajem dla rosyjskich oligarchów. Inwestowali miliardy w brytyjskie nieruchomości, kluby piłkarskie, media i inne firmy. Ich dzieci uczą się w renomowanych brytyjskich szkołach, całe sektory usług, takie jak agencje nieruchomości, prawnicy, ubezpieczyciele, zarabiały miliony funtów na współpracy, której zasady mało kto kwestionował, a jeśli do protestów dochodziło, to kończyło się zwykle bez konkretnych konsekwencji dla Rosjan. Od agresji Rosji na Ukrainę Brytyjczycy zmieniają swoją politykę wobec rosyjskich oligarchów. Wielu z nich zostało objętych indywidualnymi sankcjami. Londyn zmienia też swoją politykę migracyjną wobec Ukraińców, choć wolno, a premier Boris Johnson jest jednym z bardziej aktywnych polityków międzynarodowych w obecnej sytuacji. Jest z nami Artur Kieruzal, dziennikarz mieszkający w Londynie. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Londongrad, tak określano Londyn jeszcze do niedawna, to już jest nieaktualne? No niestety wciąż myślę, że obowiązuje Londongrad to sformułowanie, określenie stolicy Wielkiej Brytanii, ale rzeczywiście zaczyna się kruszyć, bo coraz więcej oligarchów mających właśnie w tym mieście i na jego obrzeżach swoje przepastne, bardzo drogie nieruchomości, ale także mnóstwo biznesów, no, rezygnuje z nich. Dziś pojawiły się informacje o 2-3 oligarchach, którzy wysłali swoim pracującym tutaj w ich domach ludziom wypowiedzenia pracy i prośbę, aby poszukali sobie jakiegoś nowego miejsca pracy. Czyli zapowiedź tego, co Boris Johnson ogłosił w Izbie Gmin kilka dni temu, rzeczywiście zaczyna przynosić przynajmniej takie efekty. Choć z drugiej strony ta retoryka brytyjskich władz na razie mija się z rzeczywistością. Słowo na razie nie stało się niestety ciałem. I to rzeczywiście zaczyna oburzać trochę Brytyjczyków, bo przypomnę, że gdy wybuchła wojna w Ukrainie, gdy Rosja napadła na ten kraj, Boris Johnson i kilku innych bardzo ważnych polityków tego rządu oczywiście potępiło Rosję i zapowiedziało serię bardzo dotkliwych sankcji. Wśród nich właśnie pojawiły się propozycje zamrożenia czy nawet odbierania niektórych nieruchomości należących do rosyjskich oligarchów, którzy współpracują bądź w jakiś sposób wspierają władze na Kremlu. No ale niewiele na razie się z tym jakby dzieje. Wielka Brytania nie jest w czołówce tych państw, o których możemy przeczytać w codziennej prasie, że zajęto kolejny jacht, zajęto kolejną nieruchomość. Tu na razie do czegoś takiego nie doszło, ale być może wynika to z tego, że premier Boris Johnson, ogłaszając właśnie te sankcje bardzo dotkliwe dla oligarchów, nie miał w ręku narzędzi prawnych tak naprawdę, bo dziś waży się w parlamencie brytyjskim specjalny pakiet ustaw o przestępstwach gospodarczych, które skierowane mają być właśnie do oligarchów i to oni mają na podstawie tych przepisów ucierpieć najbardziej. Wczoraj zresztą szefowa dyplomacji brytyjskiej Liz Truss powiedziała, że jeśli uda się skrócić tą ścieżkę legislacyjną w Izbie Gmin, która zresztą chyba już się zakończyła właściwie dzisiaj, i uda się przegłosować cały pakiet specjalnego prawa, no to już od najbliższego wtorku będzie to możliwe. I wtedy będziemy mogli właściwie ocenić, jaki zakres jest tych na razie zapowiadanych sankcji wobec oligarchów. Mówi się, że miałyby one dotknąć nie tylko tych najważniejszych, najbogatszych, ale być rozszerzone o kilkaset nazwisk, a to mogłoby oznaczać, że nie tylko ci najwięksi, o których możemy od czasu do czasu przeczytać w brytyjskiej prasie, rzeczywiście poczują no, jakąś dłoń sprawiedliwości. Rząd mówi, dopadniemy was, we'll come after you. Problem, tak jak pan wskazuje, polega na tym, że no, Wielka Brytania jest państwem prawa. Więc nie można po prostu komuś zabrać domu, który do niego należy, dlatego że Putin napadł na Ukrainę, jak rozumiem. Ale jest jeszcze jeden problem, który się pojawia, no bo częściowo to jest tak, że Brytyjczycy wiedzą, do kogo należą dane nieruchomości, ale nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale w wielu innych miejscach ci oligarchowie posługują się słupami, prawda? To znaczy albo firmy, albo posiadłości zapisane są na innego właściciela. I tutaj
będzie również problem dla wywiadu gospodarczego, dla ludzi, którzy rozpracowują, jak rozumiem, Rosjan od lat, bo przecież to jest problem, jak wspomnieliśmy na początku, to jest problem, który istnieje od kilku dekad w Wielkiej Brytanii. Zgadza się. Wielka Brytania to państwo, które absolutnie posługuje się prawem i stąd właśnie między innymi to olbrzymie opóźnienie pomiędzy zapowiedzią a wdrożeniem tych zapowiadanych przez Borisa Johnsona sankcji. Ale myślę, że władze brytyjskie, służby brytyjskie czy służby skarbowe, zresztą została powołana specjalna jednostka, która ma służyć do wyszukiwania, śledzenia właśnie tych słupów czy osób podstawionych, czy firm podstawionych pod niektóre nieruchomości. Oni mają zająć się właśnie udowadnianiem, że ten majątek zgromadzony w Londynie, dzięki też specjalnemu prawodawstwu, które tutaj wprowadzono na Wyspach Brytyjskich w 2008 roku, te majątki powstały. Więc myślę, że służby doskonale orientują się, co do kogo należy, bo warto też przypomnieć właśnie o niedawno zlikwidowanej specjalnej złotej wizie dla osób bogatych, które w ten sposób właśnie zza wschodniej granicy Polski przybywały na Wyspy Brytyjskie. No, proszę powiedzieć, na czym ona polegała, bo to wprowadził Gordon Brown, prawda, jeszcze tak, za swoich czasów, kiedy był premierem i generalnie chodziło o to, że jeżeli zainwestujesz w Wielkiej Brytanii, to możesz dostać prawo pobytu. Założenia były absolutnie dobre. Wielka Brytania wtedy wychodziła z kryzysu finansowego, który przecież przetoczył się przez cały świat. Gordon Brown ze swoimi doradcami wymyślili sposób ściągnięcia na Wyspy Brytyjskie osób po prostu z potężnym portfelem. Każdy, kto miał minimum 2 miliony funtów, mógł przylecieć do Wielkiej Brytanii, zainwestować te pieniądze. Dzięki temu otrzymywał prawo pobytu i skracał sobie ścieżkę do otrzymania nawet i obywatelstwa brytyjskiego. Oczywiście założenia teoretycznie były takie, że z całego świata ludzie z pieniędzmi i pomysłem przylecą na Wyspy Brytyjskie i zaczną tutaj rozkręcać swoje biznesy. Praktyka pokazała, że niewielka część osób zdecydowała się na taki ruch, a jedynie ci, którzy decydowali się na tą złotą wizę, to byli głównie Rosjanie, którzy zamiast 2 milionów przywozili 20 bądź 200 milionów funtów, ale nie inwestowali w biznesy, tylko raczej właśnie w nieruchomości, bo w ten sposób uzyskiwali prawo po prostu do życia w tym kraju. Wścielili sobie nowe miejsce do inwestowania, do lokowania olbrzymich pieniędzy. Stąd między innymi też właśnie wzięło się to określenie, o którym wspomniał pan na samym początku, Londongrad. No i oczywiście jakby praktyka pokazała, że władze przymykały generalnie oko na pieniądze, które ściągano tutaj. Trzeba wspomnieć, że było kilka osób czy kilka organizacji, które od samego początku mówiły, czym to się skończy, prawda? Tacy ludzie jak Bill Browder czy Transparency International, to była osoba, czy to były organizacje, które jasno mówiły, że to są ludzie, których pieniądze są nieuczciwie zdobyte, czy są pieniądze zdobyte w sposób, który nie jest jasny, nie jest czytelny. Ustanawiają firmy słupy i tak dalej, i tak dalej. Brytyjczycy to wiedzieli, ich służby to wiedziały i nic nie robiły przez ten cały czas. Brytyjczycy to wiedzieli, ale też Rosjanie czy władze rosyjskie sprytnie to też rozgrywały, ponieważ to między innymi mówi się o wielkich inwestycjach piłkarskich. Wiadomo, że futbol w Wielkiej Brytanii, w Anglii jest sportem narodowym, świętym. No i właśnie te olbrzymie pieniądze rosyjskich oligarchów inwestowane były między innymi właśnie w tę dyscyplinę sportową. Pompowane olbrzymie pieniądze. I to też miał być sposób na zmiękczenie tego wizerunku rosyjskich oligarchów, ale także rosyjskich władz. Poprzez te kluby udało się także między innymi wejść w środowiska międzynarodowego futbolu, w FIFA, w UEFA. Także to było pewne narzędzie, które skrzętnie udało się wykorzystać, a tym pierwotnym narzędziem czy furtką, która pozwoliła im właśnie do osiągnięcia tej pozycji, były złote wizy. Dodatkowo też warto przypomnieć, że mimo tej retoryki antyputinowskiej czy antyrosyjskiej dzisiaj władz konserwatywnych, które rządzą Wielką Brytanią, za politykami takimi jak Boris Johnson, jak Cameron, jak Theresa May czy Rishi Sunak nawet ciągną się kontakty z rosyjskimi oligarchami. Tutaj
Można przypomnieć żonę byłego wiceministra finansów rządu Władimira Putina, Władimira Czerkuchina, jak dobrze przypominam sobie nazwisko. Jego żona Lubow wydała ponad 2 miliony funtów dotacji na rzecz partii konserwatywnej, umawiając się między innymi z Borysem Johnsonem czy Davidem Cameronem na grę w tenisa. I dzisiaj torysi mają poważny problem z tłumaczeniem się z tych pieniędzy, prawda? Absolutnie tak. Te historie dzisiaj opozycja wyciąga, mimo że oficjalnie wspiera rząd we wszystkich działaniach, które mają poprzeć Ukrainę w jej w walce o niepodległość, to mimo wszystko ten ogon bardzo nieprzyzwoitych kontaktów bardzo wielu polityków, bo ja tylko wymieniłem tych najważniejszych, bo wśród nich jest m.in. Jacob Rees-Mogg, ten największy brexiter partii konserwatywnej, który miał bardzo bliskie kontakty z Gennadym Timoshenko, więc te pieniądze płynęły szerokim strumieniem do partii konserwatywnej, oczywiście w ramach pewnych dotacji na funkcjonowanie całej partii, ale oczywiście środowisko rosyjskich oligarchów miało nadzieję, że dzięki temu politycy przymykać będą oko na te olbrzymie pieniądze, które najprawdopodobniej pochodziły z nielegalnych biznesów, a płynęły właśnie do Londynu. Kiedy się czyta media brytyjskie, to może z nielicznymi wyjątkami, ale jednak jest jasna fala oburzenia, krytyki wobec dotychczasowej postawy rządu i wsparcia dla tych decyzji, które rząd podjął. Z jednej strony czytamy o tym, że nie wiem, Roman Abramowicz chce sprzedać Chelsea, potem kibice skandują jego imię. Jeden z ważnych piłkarzy, kapitan drużyny, przez wiele lat fotografuje się z nim, co wywołuje, jak się wydaje, pewne oburzenie. Z drugiej strony mamy takie informacje jak to, że służby właśnie biorą się za mieszkania Rosjan. Jest takie słynne osiedle St. George's Hill, prawda? Osiedle pałaców w hrabstwie Surrey koło Londynu, gdzie posiadłości właśnie mają ci oligarchowie. Czy można mówić w tej chwili o medialnym i publicznym wsparciu dla działań rządu? Tak, ja myślę, że tutaj bardzo pomogły te obrazy, które codziennie oglądamy niemal na wszystkich kanałach telewizyjnych z Ukrainy, widząc, krótko mówiąc, okrucieństwo wojny, która dzieje się zaledwie kilka tysięcy kilometrów stąd, od brytyjskiego wybrzeża. Zresztą Ben Wallace, minister obrony, powiedział, że Brytyjczycy muszą sobie uświadomić, że granica Wielkiej Brytanii nie zaczyna się na białych klifach w Dover, tylko zaczyna się na granicy w Polsce, na granicy w Litwie, w Rumunii, bo tam dzisiaj jest granica NATO i tam jest także granica Wielkiej Brytanii. Zresztą Ben Wallace chyba jest bardzo też aktywny, prawda? Wywiad brytyjski co jakiś czas ogłasza swoje informacje, swoje rewelacje. One zwykle są potwierdzane właśnie przez ministra obrony. On też odgrywa istotną rolę w tej całej układance politycznej w tej chwili. Jest absolutnie jednym z trzech bardzo ważnych polityków w tej budowania strategii europejskiej czy światowej przeciwko Rosji i osłabianiu pozycji Rosji na arenie międzynarodowej. Ben Wallace, mówiąc krótko, nie szczypie się w słowach. Mówi to, co myśli, i czasami te słowa przez Borisa Johnsona później są lekko komentowane w mediach. No ale taka być może jest rola, rzeczywiście taki jest podział ról. Podobnie Liz Truss, która absolutnie jako szefowa dyplomacji bardzo daleko sięga w swoich krytycznych wypowiedziach na temat Władimira Putina i tego, co dzieje się dzisiaj w Ukrainie. Ale wracając jeszcze do tego, jak zmieniło się to postrzeganie rosyjskich oligarchów, Rosji, ich wielkich pieniędzy na Wyspach Brytyjskich, to właśnie to jest to, co dziś media pokazują niemal codziennie właściwie, otwierając każdą gazetę, uruchamiając telewizję, uruchamiając radio, otwierając portal internetowy. Brytyjczycy są bombardowani tymi zdjęciami, a one muszą działać na wyobraźnię, one muszą wpływać na świadomość przeciętnego Brytyjczyka, że zagrożenie, które dzisiaj dzieje się w Ukrainie, może za chwilę dotknąć ich samych, bo zresztą Wielka Brytania ma już swoje doświadczenia, jeśli chodzi o politykę putinowską politykę rozprawiania się z niewygodnymi oligarchami czy byłymi agentami. No dobrze, porozmawialiśmy na temat tej gwałtownej zmiany, która w Wielkiej Brytanii, w całym Zjednoczonym Królestwie następuje. Proszę powiedzieć, ilu uchodźców przyjęła Wielka Brytania z Ukrainy?
To jest straszna informacja, ponieważ porównując ją między innymi do tego, co dzieje się na polskich granicach, w polskich miasteczkach, miastach, to żenująco niska liczba. Zacznę od informacji, którą Home Office i Priti Patel przedstawiła osobiście w niedzielę, wizytując ośrodek ukraiński w zachodnim Londynie, gdzie na pytanie jednego z dziennikarzy odpowiedziała, że wydaliśmy już 50 wiz. To oczywiście wywołało olbrzymie oburzenie wśród Brytyjczyków, bo rząd brytyjski zapowiadał o kilkudziesięciu tysiącach osób, które Wielka Brytania przygarnie tutaj. No ale oczywiście odezwały się te głosy w ławach nieco dalszych partii konserwatywnej, że przecież po to wychodziliśmy z Unii Europejskiej, żeby nie zachowywać się tak jak Unia, musimy przestrzegać naszych pryncypialnych zasad, no i sprawdzania tych, kogo wpuszczamy do naszego kraju. Stąd powstał bardzo szybki plan na uruchomienie takiego programu dla uchodźców, ale tylko dla tych, którzy mają już członków najbliższej rodziny legalnie przebywających na Wyspach Brytyjskich. Każda z osób, która uciekła dzisiaj z Ukrainy przed wojną i ma kogoś takiego bliskiego na Wyspach Brytyjskich, może aplikować za pomocą specjalnej strony internetowej. Problem tylko w tym, że służby imigracyjne strasznie mozolnie długo mielą te procedury i dziś poinformowano, że łącznie na Wyspy Brytyjskie legalnie wpuszczono 300 uchodźców z Ukrainy. No, to jest informacja, która podawana jest też przez wszystkie media i porównane jest właśnie to podejście Polaków, którzy szerokim strumieniem wpuścili ukraińskie matki ze swoimi dziećmi do swoich domów, a Wielką Brytanią, która retorycznie oczywiście bardzo mocno uderza w Putina, krytykuje go za wojnę, ale nie do końca pokazuje tą solidarność, którą pokazują na przykład Polacy. Jak oceniana jest postawa Borisa Johnsona? To jest premier, który tuż przed wojną miał dramatyczny moment i wielu się zastanawiało, czy on w ogóle przetrwa kilka tygodni następnych, czy zostanie odsunięty od władzy. Dzisiaj, jak rozumiem, te zarzuty, a zwłaszcza ta akcja konserwatystów z tylnych ław, która miała doprowadzić do upadku premiera, jest trochę nieaktualna, ale jak Brytyjczycy oceniają, że radzi sobie z tą sytuacją? No, wojna wywróciła ten porządek, w którym widzieliśmy właściwie na takim bardzo bliskim horyzoncie Borisa Johnsona żegnającego się z Downing Street. No dzisiaj chyba nikt nie mówi o tym, no bo to też nie czas i miejsce, aby żegnać Borisa Johnsona, bo każdy z polityków zdaje sobie pewnie sprawę z tego, że taka zmiana polityka na stanowisku premiera wywołałaby, osłabiłaby generalnie Wielką Brytanię w tym procesie budowania koalicji antyrosyjskiej. I rzeczywiście Boris Johnson może mówić o szczęściu w nieszczęściu, które go spotkało. Choć od czasu do czasu pojawiają się kolejne jeszcze informacje, które przeczytać możemy na pewno nie na pierwszych, drugich czy trzecich stronach dotyczących jego, no, mówiąc krótko, skandalicznego zachowania podczas lockdownów, gdy organizował zakrapiane alkoholem z muzyką i tańcami imprezy w Downing Street, albo w nich uczestniczył na pewno, to na przykład ostatnio pojawiła się informacja, która mocno go uderzyła i myślę, że też wielu Brytyjczykom przypomniała, że mamy do czynienia z premierem, który no, nie do końca przejrzyście w tym politycznym świecie funkcjonuje. Mowa tutaj o jego zaangażowaniu w oczyszczaniu czy z jakichś podejrzeń jedynego rosyjskiego lorda w Izbie Lordów brytyjskiego parlamentu, chodzi o Jewgenia Lebediewa, który jako młody człowiek urodzony w 81 roku ubiegłego stulecia jest już lordem. Służby brytyjskie temu procesowi się bardzo skrzętnie przyglądały i wysuwały pewne podejrzenia, że bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii jest w ten sposób wystawione na olbrzymie zagrożenie. No i ponoć Boris Johnson, jak donosi gazeta Sunday Times w ostatnim niedzielnym wydaniu, miał osobiście interweniować u służb brytyjskich, aby zdjęto z niego jakiekolwiek podejrzenia. To wyciągnięto, to przypomniano Brytyjczykom, ale mimo wszystko dzisiaj wszyscy, tak jak chyba w każdym innym zachodnim kraju, stoją za swoim liderem i wspierają go w budowaniu koalicji przeciwko agresywnej Rosji.
A propos Izby Lordów, Bill Browder od lat mówił, że po prostu Rosjanie mają tam wpływy i to takie wpływy osobowe, to znaczy mają w kieszeni kilku lordów. To jest organizacja i instytucja, która od wielu lat budzi protesty, zażenowanie niektórych Brytyjczyków i w ogóle pytania o to, jak może coś takiego istnieć w dalszym ciągu w demokratycznym kraju w XXI wieku. Ale tutaj już nie mówimy o sprawach dotyczących, nie wiem, instytucji przestarzałych bądź nie, tylko po prostu wpływach, politycznych wpływach Rosjan, które mają w instytucji, która, cokolwiek by nie mówić o Izbie Lordów, ma pewien wpływ na proces ustalania prawa w Wielkiej Brytanii. Ma nie tylko wpływ na sam proces ustawodawczy, ale bezpośredni wpływ także na polityków, którzy zasiadają w Downing Street, na ministrów poszczególnych instytucji, więc no bo to są politycy, którzy mają bezpośrednie koneksje z partiami politycznymi, najczęściej właśnie z partią konserwatywną. Mówiliśmy wcześniej już o tych licznych relacjach między politykami, głównie partii konserwatywnej, a rosyjskim biznesem, rosyjskimi oligarchami czy lobbystami. No to jest coś, co budzi, zwłaszcza teraz, po ataku Rosji na Ukrainę i o tym, jak Rosja dosyć agresywnie odnosi się do wszystkiego, co powiedziane jest w Londynie. To Brytyjczyków zaczęło trochę wybudzać z takiego letargu i myślenia, że to, co w Westminster, to raczej właśnie taki przejrzyste i ukierunkowane na robienie dobrej polityki dla interesów Wielkiej Brytanii. No okazuje się, że nie do końca tak jest. Dowodów na to, że te relacje niejasne, nieczyste, nie do końca przejrzyste między pieniędzmi z Moskwy a politykami w Londynie są dosyć szerokie. Jeszcze na koniec jeden wątek, współpraca wojskowa. Są żołnierze brytyjscy i w Polsce, i w krajach bałtyckich. Londyn dostarcza broń Ukrainie. Jak rozumiem, tutaj ta postawa Wielkiej Brytanii jest w miarę jednoznaczna. Ona będzie wspierać Ukraińców. Wielka Brytania właściwie chyba była w awangardzie krajów całego świata, które zapowiedziały i rzeczywiście realizowały swoje zapowiedzi dozbrajania, szkolenia, ubierania ukraińskich żołnierzy. To właśnie wspomniany wcześniej sekretarz obrony Ben Wallace jest bardzo aktywny pod tym względem. Zresztą jutro ma wystąpić w parlamencie i przedstawić w Izbie Gmin nowy plan działania, wspierania ukraińskiej armii. Brytyjski rząd ma na to przeznaczyć kolejnych ponad 270 milionów funtów. To oczywiście zakup bardzo nowoczesnej broni, która, jak się okazuje, także sprawdza się na frontach we wschodniej Ukrainie. No i to będzie kolejna pomoc. Wielka Brytania z ustami Bena Wallace'a odniosła się także do tej propozycji, która gdzieś krąży w mediach światowych dotyczących przekazania samolotów myśliwskich przez polski rząd Ukraińcom. Powiedział, że wspiera absolutnie każdy taki pomysł, choć zaznacza, że Wielka Brytania musi przypomnieć polskiemu rządowi, że to może wywołać bezpośrednie konsekwencje i uderzenia nawet w samą Polskę, ale to też oznacza, że Wielka Brytania będzie stać z polskimi żołnierzami, z polskim społeczeństwem, ponieważ jesteśmy członkami NATO. Więc te zapowiedzi, i to jest chyba jedyny taki wyraźny akcent brytyjskiej polityki wobec agresji Rosji na Ukrainę, że to, co Wielka Brytania powie, to automatycznie jest to realizowane. Rzeczywiście ten kanał dostarczania broni defensywnej, co prawda, czy dozbrajania Ukraińców w amunicję jest realizowany cały czas. Bardzo dziękuję. Artur Kieruzal, dziennikarz mieszkający w Londynie, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, raport ma 2 lata w formie podcastu. W niedzielę przypomnieliśmy o tym w trakcie naszego koncertu Solidarności z Ukrainą. Znakomity występ zespołu Navi Band. Zachęcam do odsłuchania albo zobaczenia tego koncertu na naszej stronie raportostanieświata.pl. W niedzielę także zakończyliśmy licytację mojej stalówki dla Dziennikarza Roku 2020. Miło mi poinformować, że statuetka została sprzedana za 25 100 zł, a zwycięzcą licytacji został pan Michał Sajdak z Krakowa, prowadzący bloga poświęconego tematom cyberbezpieczeństwa sekurak.pl. Zachęcam państwa
do wejścia na tę stronę i obejrzenia, czym zajmuje się nasz wspaniały laureat, zwycięzca licytacji. To nie wszystko, bo pan Michał postanowił, że statuetka zostanie przy mnie. Wspaniały gest, ogromna klasa. Serdecznie dziękuję. Mogę tylko powiedzieć, że pan Michał Sajdak zostanie honorowym właścicielem statuetki, a ja się nią będę opiekował. Pieniądze z licytacji są już na koncie Polskiej Akcji Humanitarnej. Jest z nami Rafał Grzelewski właśnie z Pachu. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, na co zostaną przeznaczone te pieniądze? No przede wszystkim wielkie podziękowania dla pana redaktora za ten piękny gest, bo symbol został przekuty w realną pomoc. Wielkie ukłony też dla zwycięzcy licytacji i honorowego, jak słyszę już, właściciela. Te pieniądze posłużą do finansowania bezpośredniej pomocy dla osób cierpiących w wyniku wojny w Ukrainie. Za 25 100 zł jesteśmy chociażby w stanie zabezpieczyć aż 40 gospodarstw domowych na wschodzie Ukrainy w produkty spożywcze i artykuły higieniczne, które starczą, jak obliczamy, powinny starczyć na 3 miesiące. To jest tylko przykład, bo proszę Państwa, ta kwota zasili nasz budżet na bardzo różne działania humanitarne, które w tej chwili podejmujemy w związku z wojną w Ukrainie. Skupiamy się teraz na konwojach do Ukrainy z żywnością, z artykułami higienicznymi. Organizujemy teraz również pomoc w punktach interwencyjnych na granicy po stronie i polskiej, i po ukraińskiej. No, lada moment też będziemy przekazywać takie bezpośrednie wsparcie finansowe dla osób najbardziej potrzebujących, ale pamiętajmy, że pomoc humanitarna to teraz coraz częściej wybrzmiewa w mediach. Na szczęście to jest maraton, a nie sprint, bo my w Ukrainie działamy nieprzerwanie od 2014 roku. No, wtedy się zaczęła wojna i właściwie ona się nigdy tam nie skończyła. Teraz jest inwazja. A Ukraina będzie potrzebowała naszej pomocy jeszcze długo po zakończeniu wojny, zwłaszcza tam na wschodzie kraju jest wyjątkowo trudna sytuacja. Tam zostały głównie osoby starsze, samotne, schorowane i to tam właśnie działała nasza misja pomocowa. Mówię działała, bo w tej chwili ona jest, działa w bardzo takim uśpionym trybie. Zajmowaliśmy się tam głównie pomocą psychospołeczną. Teraz to jest ograniczone, staramy się chociaż przez telefon docierać do osób, które potrzebują pomocy, albo robić im w bezpieczny sposób zakupy, no bo to są właśnie osoby starsze, niemobilne, samotne. Co będzie po wojnie? Też sobie to wszyscy w świecie humanitarnym zadają pytanie i się zastanawiają. No wiadomo, że dramatycznie wzrasta liczba osób potrzebujących pomocy humanitarnej. Przed inwazją to były 3 miliony, właśnie ten wschód kraju, ta linia kontaktu, de facto linia frontu. Teraz jest to aż 12 milionów i ta liczba niestety wciąż będzie rosła. Proszę powiedzieć, panie Rafale, jakie w tej chwili są najważniejsze potrzeby? Pan wspomniał o tych konwojach z żywnością, ale żywność to jest najważniejsza potrzeba w tej chwili? Czy ubrania, czy takie proste rzeczy, które po prostu pozwalają przetrwać? Różne organizacje działają w Ukrainie i my się dzielimy specjalizacjami, więc my w tej chwili dowozimy żywność i ta żywność jest bardzo potrzebna i dla osób, które są uchodźcami wewnętrznymi w okolicach Lwowa i w Kijowie i na wschodzie kraju, plus artykuły higieniczne, no po to, żeby można było po prostu jakoś godnie egzystować w tych najtrudniejszych warunkach, ale oczywiście sprzęt medyczny, leki to są inne organizacje, chociażby Polska Misja Medyczna, także dzielimy się specjalizacjami po to, żeby ta pomoc do Ukrainy była jak najefektywniej dostarczana. No już widzimy, że tych zbiórek i transportów indywidualnych, prywatnych jest strasznie dużo. No to jest początek kryzysu i właściwie zawsze tak się dzieje, że jest trochę chaosu, trochę nieuporządkowania. No mam nadzieję, że z czasem ta nienormalna sytuacja będzie się stabilizowała i coraz sprawniej. Pomoc Polaków naprawdę przeogromna będzie do kraju, do Ukrainy docierała. No to jest po raz kolejny dowód na to, że my jesteśmy mistrzami świata w takiej samoorganizacji poza instytucjami, można powiedzieć, prawda? Bo to wszystko, co się dzieje, dzieje się w dużej mierze. Nie chcę w żaden sposób umniejszać wkładu samorządów czy różnego rodzaju osób zależnych od władz, ale to wszystko, co się dzieje, jest przede wszystkim wyrazem takiej ogromnej hojności, jakiejś szczodrości serca zwykłych ludzi, którzy sami się organizują. Pan wspomniał o tym, że to jest bardzo długi proces. Normalni ludzie będą musieli wrócić do pracy, zająć się również swoimi rodzinami. Mają w swoich rodzinach w tej chwili Ukraińców, którzy tak samo
przecież będą z nimi mieszkać, pewnie pójdą do pracy tutaj. I tutaj pojawia się rzeczywiście potrzeba takiej wyspecjalizowanej pomocy, to znaczy takich, którzy mogą to pociągnąć dłużej, prawda? No tak, no my rzeczywiście mamy w sobie, jak to ja to mówię, taką kulturę pomagania. No dzięki temu w ogóle takie duże organizacje jak PAH istnieją, już 30 lat w tym roku kończymy. Natomiast jak patrzę na to, co się w Polsce dzieje, no mamy w tej chwili 1 000 000 uchodźców. 1 000 000 uchodźców jest też w Libanie, uchodźcy z Syrii. Kraj wielokrotnie mniejszy, no ale tych uchodźców tam jest 1 uchodźca na 6 mieszkańców. To jest największa liczba uchodźców na świecie. U nas nasz kryzys migracyjny może być równie duży i równie obciążający w ogóle dla społeczeństwa, dla państwa. Liban nie jest w stanie sobie oczywiście poradzić instytucjonalnie z taką liczbą ludzi. My owszem, natomiast musimy to naprawdę bardzo dobrze zaplanować. Zaplanować szkoły, uczelnie, całą edukację, wsparcie społeczne, mieszkania, pracę, no bo no, trzeba będzie żyć z tymi ludźmi. Im wcześniej o tym pomyślimy, tym będzie to proces łagodniejszy dla społeczeństwa. I w którymś momencie te pieniądze, które dzisiaj zbieramy, też przejdą na inne cele, prawda? To już nie będzie wyłącznie pomoc taka doraźna, żywieniowa czy higieniczna, natomiast będzie to pomoc dłużej terminowa, tak powiedzmy. No tak, ja też mam taką obawę niestety, że tak jak przy każdym kryzysie, ten kryzys w Ukrainie za jakiś czas, jeżeli on będzie rozciągnięty w czasie, też zostanie zapomniany. Tam ludzie egzystowali przecież w tej sytuacji wojennej od 2014 roku na wschodzie i właściwie jak z nimi rozmawialiśmy jeszcze przed wybuchem tej wojny czy inwazji, to dla nich tam się niewiele to zmieniało. Oni byli najspokojniejsi tak naprawdę, bo ten kryzys tam się przeciągał, oni byli zapomnieni i właściwie ten kryzys ukraiński w ogóle, jeszcze przed inwazją, był jednym z najbardziej zapomnianych kryzysów humanitarnych na świecie wedle takiego zestawienia przygotowanego przez organizację CARE. No mam nadzieję, że nie zapomnimy o tym kryzysie, bo jak zapomnimy, no to temu krajowi i jego mieszkańcom naprawdę trudno będzie stanąć na nogi. Zachęcam wszystkich Państwa do hojności, przekazywania pieniędzy i innych potrzebnych rzeczy Polskiej Akcji Humanitarnej, innym organizacjom, które działają na rzecz Ukraińców w Polsce i w ojczyźnie. Dziękuję bardzo. Gościem raportu o stanie świata był Rafał Grzelewski z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. I to już prawie wszystko w tym programie otwierającym 3. rok raportu w formie podcastu. Wracamy jutro, bo dzięki państwu możemy tworzyć nasz program tak, jak tego wymaga sytuacja. Mamy wojnę, więc raport będzie ją relacjonował w tym nadzwyczajnym, codziennym albo prawie codziennym cyklu. Dziękuję za wszystkie dobre słowa pod naszym adresem, dziękuję za wsparcie finansowe, bo to dzięki Państwu raport istnieje. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Biblioteczka.net, książkowy abonament. Co miesiąc prosto do domu. Bierzesz i czytasz. Firma doradcza Crido. Handyhand.pl. Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Sebastian Kazek, EduNavigator. Szkolenia z pierwszej pomocy. Studia MBA dla branży IT w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Venterm z Niepołomic. Generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata.
Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. Piotr Bochnia. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński. Agata Fischer. Galmet. Polskie pompy ciepła. Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.